CKIB nie ma nudy. Ponad 40 dzieci wzięło udział w szalonej półkolonii zimowej. Był seans filmowy, przedstawienie teatralne, dogoterapia, pokaz pierwszej pomocy, warsztaty kulinarne i entomologiczne, basen, gry i zabawy z animatorami oraz wyjazd do papugarni i playparku. Ekipa Dębica TV złapała maluchy podczas warsztatów chemicznych. Mamy chemiczne mleko! Kto chce mleka? Ja! O nie! Kto zjadł mleko? Pokazać języki! O, wiedziałam, że przyszliście głodni do mnie na warsztaty. Mi się to bardzo podoba. Wszystko mi się podoba. Fajnie. Są takie fajne zabawy. Najpewniej mi się też ta lekcja podoba. Bawimy się, spędzamy miło czas, poznajemy się. Różne fajne rzeczy, jeździmy gdzieś, byliśmy na przykład w poniedziałek w parku trampolin i jest bardzo fajnie. Najfajniejsze jest to, że mieliśmy kino, pojechaliśmy na basen i mamy chemika. O ciekawy program zadbało Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica w Pustkowie Osiedlu. Szalone półkolonie to już kolejny raz organizowane przez Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. I cóż możemy powiedzieć, no, ten format spędzania wolnego czasu dla dzieci, czy to wakacyjny, czy feryjny, okazał się bardzo skuteczny i bardzo pożądany przez rodziców. Zapewniamy dla dzieci opiekę, bardzo fajne zajęcia od 7.30 do godziny 16.00, także naprawdę spokojnie można iść do pracy i myślę, że to też przekonuje. Oprócz tego dzieci nie spędzają czasu przed telefonami, przed komputerami, tylko mają różnego rodzaju szalone zajęcia, między innymi chemiczne. Byliśmy również w Stobiernej na atrakcjach, mieliśmy również flypark, baseny, także myślę, że aktywnie i bardzo, że tak powiem, przyjemnie można spędzić ten tydzień ferii na półkolonii z gminą Dębica i Centrum Kultury i Biblioteki Gminy Dębica. Jeżeli chodzi o same półkolonie, to są one dofinansowane przez gminę Dębica, dzięki temu możemy właśnie zrobić to w tak atrakcyjny sposób dla dzieciaków. A już niebawem kolejna atrakcja, karnawałowa rewia taneczna. 11 lutego o 17.30 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Pustkowie Osiedlu wystąpią młodzi tancerze i tancerki, którzy na co dzień rozwijają swoje talenty w zespołach działających w ramach Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica. Usłyszymy także karnawałowe aranżacje utworów w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminy Dębica z udziałem solistów. Wstęp bezpłatny.